Magdo, jesteśmy na pokazie Tomka Olejniczaka. Chciałem cię zapytać, za co lubisz jego ubranie, jego projekty? Myślę, że za to, że jest odważny, że się nie boi. Wiem, że się po prostu nie boi, używa bardzo fajnych faktur, printów. To są zawsze świetne materiały, pięknie się układają na ciele modelek, bo to na pewno mogę zaobserwować. Sama nie miałam jeszcze przyjemności. Ale figurę modelki masz, nigdy nie dostałaś propozycji, żeby tak po wybiegu iść? Nie, właśnie nie. Zupełnie nie rozumiem. A nie chciałabyś? Czy myślałaś kiedyś? Znaczy, gdyby się zdarzyła taka propozycja, bardzo byłoby mi miło się powygłupiać na wybiegu. Na razie jeszcze. A jeszcze pozostając w temacie ubrań, powiedz, bo teraz jest bardzo popularne wśród gwiazd, które no, pojawiają się dość często na eventach, jest ich dużo. Czy ty raczej wypożyczasz ubrania, czy jednak zawsze przychodzisz w swoich? Oj nie, w moim przypadku ja jestem osobą dosyć zapracowaną i myślę, że nie szukanie w szafie, buszowanie, nie. Staram się korzystać z ubrań projektantów, z różnych butików, które dają mi tą możliwość i oczywiście, że wypożyczam.